takie emocje, wspomnienia wydarzeń, które tkwią w nas szczególnie długo. Często te emocje dzieliliśmy z przyjaciółmi, znajomymi, a także z nieznanymi nam członkami jakiejś wspólnoty. Może byśmy tego nie zauważyli, ale w ilu to naszych polskich rozmowach padało proste pytanie: a pamiętasz, co robiłeś, gdy umierał papież? A gdzie byłeś, jak się dowiedziałeś o katastrofie pod Smoleńskiem? I tak często padały odpowiedzi precyzyjne, dokładne, bo takich momentów się nie zapomina. Są obecne w naszej zbiorowej świadomości. Pragnąc oddać hołd tragicznie zmarłym uczestnikom lotu do Smoleńska, postanowiliśmy przypomnieć emocje, jakie towarzyszyły nam po tym tragicznym wydarzeniu. Jeszcze raz przeżyć ten moment, zadać sobie pytanie, co może nam dać to doświadczenie? Jak na nie patrzeć z perspektywy mijających lat? Zaowocowało to tymi kompozycjami, w których pobrzmiewają echa stanu naszych umysłów i nastrojów. Tak powstał spektakl Kolory mgły. Może i wam uda się odnaleźć w nim coś współgrającego z waszymi emocjami. Tragiczne wydarzenia sprzed 10 lat tak bardzo splatają się z losem polskich oficerów i innych miejscach sowieckiego imperium. Pamięć o tym bestialskim mordzie została zachowana, choć cała machina sowiecka próbowała przez dziesiątki lat ukryć prawdę. Ta dramatyczna batalia o prawdę, o mordzie katyńskim, stanowi dla nas wielką lekcję, jak ważna jest pamięć i prawda. Popatrzyliśmy też na to wydarzenie jako kolejny fragment polskich losów, niestety tak często zabierających przedwcześnie wspaniałych patriotów, którzy mogli jeszcze niejedną wspaniałą rzecz dokonać dla dobra publicznego. Kolejne pokolenia w tej sztafecie polskich losów służyło polskiej sprawie najlepiej, jak potrafiły. Za swoje zaangażowanie w sprawy polskie niejeden raz przyszło im zapłacić wygnaniem, uwięzieniem, utratą majątków, a czasem i życiem. Pamiętajmy o tym i doceniajmy ich wkład. Spektakl Kolory mgły jest hołdem oddanym tym, którzy zginęli w służbie dla ojczyzny. Porusza również sprawy nam współczesne, losy człowieka, który musi zmierzyć się z codziennością i ze swoimi rozterkami. Gdy pająk czasu oplata nas swą siecią, a my ludzie musimy zadać sobie pytanie, dokąd zmierzamy. Ciągle zmienia bieg, a my wciąż zagubieni szukamy innych dróg. Lecz czy to ma sens? Czy znajdziemy dobry nurt? Bo świat wokół nas jest okrutny.